Autolokata w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie to więcej niż odsetki. Wystarczy 2000 zł, aby zyskać szansę na wygranie mieszkania w apartamentach zamkowych w Rzeszowie, Toyota Yaris oraz dziesiątek innych atrakcyjnych nagród. Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Poznasz nas na nowo. Teraz znajdziesz nas również w Rzeszowie przy Alei Kopi 108B. Sponsorem jest sklep komputerowy Lech.com, ulica Konery 9, Lubaczowie. Dostawca kas i drukarek fiskalnych w powiecie lubaczowskim. Zapewnia kompleksową obsługę. Oferuje sprzedaż drukarek i kas fiskalnych wraz z oprogramowaniem, a także szkolenia z obsługi oraz przeglądy ustawowe, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Sponsorem serwisu w obiektywie jest firma handlowo-usługowa Ryszard Czajkowski, dostawca najtańszego paliwa dla rolników i przedsiębiorców z dostawą do domu. Telewizja Lubaczów, Małgorzata Richter. Witam wszystkich oglądających nasz serwis informacyjny w telewizji kablowej w Chorlicu Zdroju oraz w Lubaczowie, a także tych, którzy oglądają nas w internecie. Zapraszam na porcję informacji. W lubaczowskich obchodach 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości udział wzięły władze miasta, gminy oraz powiatu, delegacje z miast partnerskich Lubaczowa oraz kombatanci. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem ulicami miasta pod pomnik niepodległości, gdzie odegrano hymn państwowy i odbyły się okolicznościowe wystąpienia. Między innymi starosty lubaczowskiego Józefa Michalika, posła Anny Schmidt-Rodziewicz oraz przedstawicieli miast partnerskich. Dzisiaj mówimy, że jest dzień taki, który Polaków nie powinien dzielić. I nie powinien. Taki dzień 11 listopada jest dniem, w którym wszyscy mówimy, że wartości patriotyczne, wolnościowe są najważniejsze w narodzie polskim. I tu w tym miejscu, przy udziale naszych tutaj przyjaciół z zagranicy, próbujemy to zamanifestować. Tych przyjaciół w Polsce potrzeba, bo sami byliśmy wielokrotnie skazani na porażkę. Między innymi właśnie te czasy, kiedy straciliśmy tą niepodległość, dają dużo do myślenia, że w samotności, bez sojuszników, bez mocnego wsparcia jesteśmy skazani na niebyt, nawet jeżeli jesteśmy mocnym narodem. Dlatego tak cenna jest również na dzisiaj inicjatywa narodu węgierskiego, który jest tu obecny z nami, który się z nami utożsamia, a także partnerzy, ci, którzy są za granicą, jak Ukraińcy, których chcemy mieć za przyjaciół, a nie wrogów. Zalewająca Europę fala migrantów, podejmowane decyzje mające demokrację i suwerenność narodów Europy za nic, stwarzają taką sytuację, której skutków nie jesteśmy w stanie przewidzieć. W takiej sytuacji jest potrzeba usłyszenia szczególnie mądrego, trzeźwego głosu, a tym głosem mówią wspólnie przedstawiciele krajów wyszehradzkich. Jaką drogę wybierze Unia Europejska? Jaką drogę wybierze Europa? Ameryka wybrała. Czwórka wyszehradzka podąża dobrą drogą. W takim historycznym momencie ci mają szansę na zwycięstwo, którzy w odpowiednim momencie podejmą działanie. Europa jest naszą przyszłością. Wiele zrobiliśmy dla niej, my Węgrzy i wy Polacy. W trakcie uroczystości wręczono także odznaczenie za zasługi dla Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych. Przed pomnikiem odbyło się również uroczyste złożenie wiązanych kwiatów przez licznie przybyłe delegacje. Następnie wszyscy udali się do konkatedry przy Sanktuarium Marii Panny Łaskawej w Lubaczowie, gdzie młodzież i dzieci z Teatru Dziecięcego Lentylki oraz sekcji wokalnej Miejskiego Domu Kultury zaprezentowały montaż słowno-muzyczny. Wolność to niecielne szanse, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. Wolność
Następnie została odprawiona uroczysta msza święta. Uroczystości niepodległościowe zakończyły się koncertem patriotycznym w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie. Miało się mieć, w czasie wszystko krzepnie, czego chcieć nie chcemy. Im się bardziej marszczy, pachnie coraz wierniej, owoc pomarańczy, nawet kiedy zwiernie. W minioną środę, 9 listopada, w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie odbyły się eliminacje powiatowe do konkursu Literatura i Dzieci – Nasze Pasje. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych, którzy prezentują się w dwóch kategoriach – klasy 0-3 oraz 4-6. Konkurs ma na celu popularyzację literatury dziecięcej, inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej, rozwijanie wyobraźni, a także promowanie dokonań artystycznych dzieci ze szkół podstawowych z województwa podkarpackiego. Uczestnicy prezentowali jeden utwór wybranego autora w formie piosenki, recytacji, inscenizacji lub pracy plastycznej. Po wysłuchaniu i obejrzeniu 50 prezentacji konkursowych komisja wyłoniła zwycięzców w swoich kategoriach, a także wytypowała osoby do eliminacji rejonowych w Przemyślu. W kategorii klas 0-3 za recytację utworu poetyckiego wyróżniono Milenę Proszek, Karolinę Tryniecką, Marcina Mazurkiewicza oraz Aleksandrę Sobków. Za inscenizację dziecięcy teatr Lentylki, a za piosenkę Marcina Mazurkiewicza. W kategorii klasy 4-6 wyróżniono za recytację Kingę Przednowek, Zuzannę Wolanin, Julię Eisenbart, Patrycję Szychter, a także Huberta Garusa. Za piosenkę wyróżniono Justynę Szubrat oraz Magdalenę Chmielowiec. Na konkurs wpłynęło 25 prac plastycznych. Nagrody otrzymali Rafał Paryniak, Julia Furgała, Kacper Paryniak, Małgorzata Truchan, Aleksandra Sobków, Justyna Ilnicka oraz Emilia Adamczuk. Eliminacje rejonowe konkursu odbędą się 16 listopada w Centrum Kulturalnym w Przemyślu. 12 listopada odbył się Cieszanowski Bieg Niepodległości. Start i meta biegu znajdowała się przy amfiteatrze w Cieszanowie. W biegu na 5 km w kategorii Open pierwszy metę przekroczył Maciej Tomaszewski, który tę trasę pokonał w 18 minut i 20 sekund. Drugi był Grzegorz Majewski, który na metę dobiegł równo minutę później. A trzecie miejsce zajął Tomasz Pukas. Ci biegacze okazali się także najlepsi w kategorii mężczyzn. W kategorii kobiet pierwsze miejsce zajęła Patrycja Ambroszkiewicz z Nowego Brusna. Druga na metę dobiegła Anna Łuszczyc z Rzeszowa, natomiast trzecia była Beata Ferenc z Lubaczowa. Tego dnia odbył się także wyścig na 5 km Nordic Walking. W kategorii kobiet pierwsze miejsce zajęła Małgorzata Kubiszyn. Druga na metę dotarła Wiesława Kubiszyn, natomiast trzecia była Aneta Balawender. Pierwszy w kategorii mężczyzn metę przekroczył Maciej Pietrasiewicz z Dachnowa. Drugi był Łukasz Konowalczuk z Lubaczowa, a trzecie miejsce zajął Krystian Motyka z Cieszanowa. Organizatorami Cieszanowskiego Biegu Niepodległości są Urząd Miasta i Gminy Cieszanów oraz Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie. Zapowiedzi. 16 listopada o godzinie 17 w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie odbędzie się spotkanie z Wojciechem Jagielskim, dziennikarzem, reporterzystą, współpracownikiem Polskiej Agencji Prasowej. Wojciech Jagielski jest także autorem książek o Kaukazie, Afganistanie, Czeczenii, Ugandzie i Republice Południowej Afryki. W niedzielę 27 listopada o godzinie 14 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Oleszycach odbędzie się kolejna akcja charytatywna dla Emilki Jasic, 12-letniej mieszkanki powiatu lubaczowskiego, która zmaga się z nawrotem nowotworu mózgu. Tym razem w pomoc na rzecz Emilki włączają się uczestnicy ostatniej edycji programu kulinarnego MasterChef. Swoje kulinarne umiejętności zaprezentują Joanna Studnicka, Anna Kawa-Kułyk, Szymon Czerwiński, Sławomir Sobański oraz Marek Puka, młody kucharz z Borchowa w powiecie lubaczowskim. Ponadto w programie m.in. kiermasz ciast oraz licytacje książek kucharskich i wyrobów cukierniczych. Wstęp na to wydarzenie wynosi 10 zł. Wszystkie zebrane podczas imprezy pieniądze zostaną przekazane na leczenie Emilki. Do tej pory, dzięki licznym akcjom charytatywnym i wpłatom na specjalne konta,
udało się zebrać ponad 600 tysięcy złotych, co stanowi prawie połowę sumy całkowitego kosztu leczenia dziewczynki. Trwa druga tura rekrutacji do projektu Własny Biznes to jest to, realizowanego przez Towarzystwo Altum, programy społeczno-gospodarcze w Rzeszowie. Projekt skierowany jest dla osób, które chcą założyć własną firmę. W ramach tego projektu osoby te mogą otrzymać wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, bezzwrotną dotację w kwocie do 24 tysięcy złotych na cele inwestycyjne oraz wsparcie pomostowe finansowe na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy w kwocie do 1750 zł miesięcznie przez okres pierwszych 12 miesięcy. Wnioski składać można do 20 listopada. Więcej informacji na temat projektu, w tym formularz rekrutacyjny, na stronie www.capital.altum.pl. Szczegółowe informacje można także uzyskać w biurze projektu mieszczącym się w punkcie obsługi przedsiębiorców gminy Lubaczów przy ulicy Kościuszki 5. Miejski Dom Kultury w Lubaczowie przyjmuje zgłoszenia do udziału w konkursie plastycznym Świąteczny Dom. Do konkursu można zgłaszać prace plastyczne, które stanowią dekorację świąteczną naszych domów. Może to być szopka, stroik, ozdoba choinkowa lub ozdoba świąteczna. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach – dzieci oraz osoby dorosłe. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie MDK Lubaczów. Zespół Szkół w Oleszycach zaprasza do udziału w powiatowym konkursie recytatorskim Looking for Talents, który odbędzie się 8 grudnia w auli Zespołu Szkół w Oleszycach. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu lubaczowskiego. Tegoroczna edycja poświęcona będzie twórczości Ewy Lipskiej, poetki, felietonistki i laureatki wielu prestiżowych nagród, która pełnić będzie funkcję honorowego jurora podczas przesłuchań konkursowych. Termin zgłoszeń uczestników mija 30 listopada. Patronat nad wydarzeniem objęło Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie. Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie zs.eoleszyce.pl. To wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia. Serwis sponsoruje firma Univers, krajowy i międzynarodowy przewóz osób Beata Mazepa, oferujący usługi przewozowe na terenie kraju i całej Europy. Jeden telefon i ruszasz w świat. Firma Chemifarb Wiesław Nawrót w Lubaczowie oferuje panele podłogowe, wykładziny PCV i dywanowe, chodniki, tapety, dywany, rolety, karnisze, tanią ceramikę, a także farby renomowanych producentów, takie jak Decoral, Dulux, Tikurit, Beckers czy Bondex. Do wszystkich paneli podłogowych mata gratis. Do tego stałe promocje i rabaty do 40%. Zapraszamy!